Uczymy się czytać, bo nie jesteśmy debilami. Dzisiaj wam powiem o autorze, który praktycznie nie jest znany w Polsce. Autor jest Niemcem, nazywa się Andreas Eszbach. Nie mam pojęcia jak to wymówić. Myślę, że to jest Eszbach. Wydał kilka książek średnio ciekawych, no nie oszukujmy się. Urodził się 15 września 59 w Ulm. Pojęcie. Za chuja nie mam pojęcia gdzie to jest, ale nieważne. Napisał kilka książek, no takich... W Polsce zostały wydane Gobeliniarze, milion dolarów do kropli ostatniej i książka, o której chcę wam powiedzieć. Wideo z Jezusem. To jest jedyna książka, która mu się udała. Została napisana w 98 roku. Miała swoją ekranizację, swoją drogą, tak chujowej ekranizacji, to ja naprawdę od bardzo dawna nie widziałem. Gówniana. Wiesz, tak, dobra, nie będę hejtował filmów, tym się kiedy indziej zajmę. W każdym razie, Wideo z Jezusem, napisane w 98 roku, w Polsce wydane przez wydawnictwo Solaris. Swoją drogą polecam, bo oni zajmują się właśnie takimi dosyć niszowymi autorami i można czasem perełki znaleźć. Ale dobrze. Wideo z Jezusem, brzmi ciekawie, prawda? Motyw jest taki, Jerozolima, koniec XX wieku, czyli w momencie, kiedy książka jest pisana, czyli powiedzmy 98, 99, archeolodzy znajdują jakiś szkielet. No i nagle patrzą szkielet. No dobrze, no zdarza się, normalne. Datowanie radiowęgla 2000 lat. O, zaczyna być ciekawie. Bo zaczęło być ciekawie dopiero wtedy, kiedy się okazało, że ma przy sobie kilka kartek papieru z napisanymi instrukcjami w nowoczesnym angielskim i kamerę wideo, której jebany prototyp powstanie za 10 lat. Zaczyna się coraz lepiej, prawda? I teraz sobie wyobraźcie. Jerozolima, okres kiedy Jezus jeszcze sobie tuptał po Jerozolimie i nauczał, i na tym się znajduje kamera. Z nagraniem. No i teraz dobrze. Co jest na tym nagraniu? Co może być? Ukrzyżowanie, kazanie? Nieważne, w każdym razie jest wideo, na którym jest Jezus. I teraz sobie wyobraź, cały kościół opiera się na Biblii, która opiera się na Jezusie, ale nie oszukujmy się, dzisiejsza Biblia praktycznie nic nie ma wspólnego z wydarzeniami, które miały miejsce w Jerozolimie. Jest bardzo mocno zmieniona. Kościół dosłownie zaczyna srać w gacie, bo nagle się okaże, że Jezus był inny, mówił coś innego. Okaże się, że był zupełnie innym człowiekiem. Możecie cały kościół zawalić. I teraz do akcji wkracza kościół. Do akcji wkraczają archeolodzy, którzy chcą sami zrobić z tą taśmą. Okazuje się, że jeszcze nie można tego otworzyć. Zaczynają się po prostu walki o tą taśmę. To nie jest zabawne. Mamy taśmę, która jest w stanie zburzyć, powiedzmy, 1000 lat dominacji kościoła kościoła nawet nie katolickiego, tylko ogólnie chrześcijaństwa. Kościół będzie robił wszystko, żeby ta taśma po prostu nie odnalazła się. Powiem naprawdę, motyw jest ciekawy. Jest napisana książka całkiem nieźle. Naprawdę, nie spodziewałem się czegoś takiego po autorze, który napisał coś takiego jak Do kropli ostatniej. No nie mówię, no... No nie umie pisać, nie wiem kto mu to napisał, czy nie wiem kto mu podpowiadał, ale Wideo z Jezusem to jest jedyna książka, która się udała. Pracował jako technik z lotów samolotowych. Mózg rozjebany, co to ma wspólnego z fantastyką? No ale jednak ma. Muszę już wspominać niedawno autorze, który napisał podręcznik do Photoshopa. Ale wracając do książki. Sami sobie wyobraźcie, że dzieje się to teraz. Po prostu, że teraz to się dzieje, odnajdujecie tą taśmę i co robicie? Wiadomo, najpierw oglądacie. No ale dobrze, okazuje się, załóżmy, nie będę wam opowiadał jakiejś książce, ale okazuje się, że nie jest po myśli kościoła i nagle się okazuje, no co zrobicie, możecie zawalić cały system. Jebać system, no kurwa fajne, nie? Ale ktoś wam podpierdala. Bo naprawdę, książka jest udana, akcja jest dosyć szybka, jest niepodobna do typowej niemieckiej fantastyki, która po prostu mi nie podchodzi. Tak jak angielski humor nie podchodzi każdemu, tak niemiecka fantastyka nie będzie podchodziła każdemu. Ja nie mogę zbyt dużo powiedzieć o tej książce, bo bym zbyt dużo fabuły wam zdradził. A to, słuchajcie, no co to jest za radość oglądania filmu, kiedy pod koniec przyjdzie jakiś idiota i powie, widzisz go? To on zamordował tą laskę. No kurwa, masz ochotę się przypierdolić mu. Po prostu mu przypierdolić. Dlatego ja nie mówię wam do końca o tych książkach. Ja mówię mniej więcej. Macie już motyw, macie już mniej więcej, kiedy to się dzieje. Okej, jest dobrze. Jeżeli byście chcieli więcej czytać Andreasa Eszbacha, to nie polecam. Po prostu nie polecam. Andreas Eszbach to jest autor, który napisał jedną dobrą książkę i pod resztę jego książek nie trzeba sięgać. Możecie też obejrzeć tę ekranizację, ale to podejrzewam, że po niej to odejdzie wam ochota na czytanie niż przyjdzie. No ale dobrze. I tyle w sumie mogę powiedzieć. No co, nic więcej nie mogę do tego dodać, bo po prostu zbyt dużo z fabuły bym stracił. W każdym razie, podsumowując. Mamy kamerę wideo z przyszłości, którą znajdujemy w grobie sprzed 2000 lat.
Mamy do tego kościół, który się wpierdala, mamy jakąś trzecią stronę, o której wam oczywiście nie powiem. Mamy archeologów i akcja jest bardzo szybka. Myślę, że to by było na tyle. Polecam książkę Wideo z Jezusem autorstwa Andreasa Esbacha, wydane w dawnictwie Solaris. See ya.